Pod koniec zeszłego roku coraz częściej można było usłyszeć życzenia, żeby wreszcie się skończył. No bo rzeczywiście 2020 rok to był jeden z najtrudniejszych, jakie możemy sobie przypomnieć w najnowszej historii, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że te życzenia zakładały, że 2021 będzie lepszy. Czy na pewno? Odpowiedzi poszukamy w najnowszym Klubotygodniku. Na początku tego tygodnia pojawiły się doniesienia z dwóch państw europejskich, które brzmiały bardzo dramatycznie. Po pierwsze, były to nagłówki mówiące o tym, jak bardzo wolna jest akcja szczepień we Francji. Jeden z francuskich oficjeli uznał, że sytuacja jest do tego stopnia skandaliczna, że wręcz cała Europa śmieje się z Francuzów. Tak wielka miałaby być jego zdaniem kompromitacja władz w Paryżu. Tego samego dnia polskie media przedrukowywały głośny artykuł z Die Welt, w którym autor krytykował z kolei niemiecką akcję szczepień, pokazując, że to właśnie niemiecki rząd wyjątkowo nie poradził sobie ze szczepieniami, że po kryzysie migracyjnym kolejny kryzys okazał się zbyt trudnym testem dla rządu Angeli Merkel. Oczywiście trudności wskazywane w tych prasowych doniesieniach mogą się okazać przejściowe, wynikające z tego, że Unia Europejska rozpoczęła akcję szczepień później niż na przykład Wielka Brytania, która notabene w tych niemieckich publikacjach była obok Izraela i Stanów Zjednoczonych wskazywana jako wzór. Może się oczywiście okazać również, że te prasowe relacje czy ta wypowiedź francuskiego urzędnika miała na pewną kalkulację polityczną w tle i w związku z tym też była nieco zbyt dramatyczna i zbyt czarno rysowała prawdziwy obraz sytuacji. Natomiast wydaje się, że jest coś symbolicznego w tym, że dwa największe państwa Unii Europejskiej, Francja i Niemcy, na progu jednej z najistotniejszych akcji ostatnich lat, akcji szczepień przeciwko COVID-19, zaliczyły potknięcie. To potknięcie może się udać w przyszłości wyeliminować, ale to jednak ostrzeżenie dla tych, którzy po bardzo szybkim wynalezieniu szczepionki pod koniec zeszłego roku wieszczyli bardzo optymistyczne perspektywy na 2021 rok, no bo wydawało się, że wystarczy tylko brawurowa akcja szczepień i być może już w połowie tego roku, który właśnie się zaczął, wrócimy do normalnego życia. Te sygnały płynące chociażby z Francji i Niemiec pokazują, że być może ten optymizm był nieco przesadzony. A przecież problemy z dystrybucją szczepionki mogą się w ogóle okazać pomniejsze w porównaniu z o wiele większymi związanymi z tym, że coraz większa liczba osób po prostu nie chce się szczepić z różnych względów. Mamy tutaj i fanów teorii spiskowych, którzy myślą, że w ten sposób do ich organizmu zostaną przeniesione niebezpieczne chipy, ale też tych, którzy zadają pytanie o to, czy rzeczywiście w tak krótkim czasie można było wynaleźć i przetestować szczepionkę i czy ta szczepionka rzeczywiście jest dla nas wszystkich bezpieczna. Ogólna liczba w społeczeństwach tych ludzi, którzy obawiają się szczepień, często przekracza 30%, w tym również w Polsce, co oznacza, że w wielu krajach nie uda się osiągnąć tego pułapu 70% zaszczepionej populacji, która zdaniem ekspertów miałaby gwarantować zbiorową odporność i powstrzymanie pandemii. A to wszystko razem oznacza, że najprawdopodobniej w ciągu najbliższych miesięcy, a może i lat, pandemia z nami pozostanie. Zwłaszcza, że dodatkowym wyzwaniem może się okazać dystrybucja szczepionki w krajach biedniejszych, mniej rozwiniętych. Do tej pory większość szczepionek wykupowała Unia Europejska, mimo narzekań na to, jak ta szczepionka później jest dystrybuowana. Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Australia. Natomiast tych państw biedniejszych w tym zestawieniu prawie nie widać. Tych państw, gdzie PKB na głowę mieszkańca jest najniższe. No tutaj wyjątkiem są być może tylko Indie. Zatem pandemia wciąż z nami będzie, wciąż będą nowe przypadki, wciąż będzie zbierała swoje śmiertelne żniwo, ale też zaczną się kumulować efekty pandemii w innych obszarach życia. To znaczy, na przykład zobaczymy falę bankructw i upadków wśród ludzi, którzy nie byli w stanie normalnie zarabiać, normalnie prowadzić swoich biznesów, normalnie spłacać swoich kredytów. Okaże się też, że pomoc państwowa, która w przypadku wielu państw chroniła tych właśnie najbardziej zagrożonych obywateli, zacznie się kurczyć, ponieważ państwa nie będą w stanie w nieskończoność kontynuować tych działań ochronnych. I kumulację tych wszystkich
efektów możemy zobaczyć w 2021 roku i to będzie prawdziwe wyzwanie dla przywódców na całym świecie. Jednym z przywódców, który stanie przed tym wyzwaniem, będzie Joe Biden, który dokładnie 20 stycznia obejmie urząd jako 46. prezydent Stanów Zjednoczonych. A jeszcze zanim obejmie urząd, czekają go i jego kraj spore turbulencje polityczne. W momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, najprawdopodobniej wiecie więcej niż ja teraz, bo jest już po wyborach w Georgii, które pokażą, kto właściwie będzie rządził w amerykańskim Senacie i w związku z tym, jak będzie wyglądała kadencja Joe Bidena, a także po awanturze w Kongresie. Dziś zakładam już, że to będzie awantura. Podczas przeliczania głosów elektorskich to wszystko już najprawdopodobniej za nami, kiedy oglądacie ten odcinek. Ja niestety nie mogę się do tego odnieść teraz, ale chętnie opowiem Wam o tym więcej w podcaście po amerykańsku. Zachęcam do słuchania. Link do podcastu znajdziecie gdzieś poniżej. Ale nawet pomijając te polityczne turbulencje na początku prezydentury Bidena, pomijając prezydenta Trumpa, który wciąż nie uznał swojej porażki i nawet dzwoni po sekretarzach stanowych i stara się ich przekonać do tego, by jeszcze raz przeliczyli głosy i być może zmienili wynik głosowania, nawet pomijając te wszystkie kłopoty, start prezydentury Bidena nie mógłby być trudniejszy. Joe Biden obejmie urząd 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy szaleje pandemia. Ponad 20 milionów przypadków w Stanach Zjednoczonych, ponad 350 tysięcy przypadków śmiertelnych, a do tego wysokie bezrobocie, ogromne zadłużenie kraju na skalę nieporównywalną z niczym oprócz tym, jakie było w czasach po zakończeniu II wojny światowej. No i jest to zadłużenie, które przecież wciąż będzie jeszcze rosło ze względu na konieczność przedłużania programów pomocowych ratujących znaczne liczby obywateli Stanów Zjednoczonych przed konsekwencjami pandemii, a przede wszystkim tego zamknięcia gospodarczego, chociażby ratujące ich przed eksmisją, no bo gdyby Joe Biden zdecydował się zrezygnować z tych pakietów stymulujących, które ratują ludzi przed eksmisjami, to na bruku, według różnych szacunków, mogłoby się znaleźć nawet 30 do 40 milionów Amerykanów. Nowy prezydent nie może też oczekiwać spokoju w swoim własnym obozie. Przed wyborami, kiedy przeciwnikiem był Donald Trump, a naczelnym celem było zwyciężenie w wyborach prezydenckich, progresywne skrzydło partii demokratycznej poparło Bidena i na jakiś czas wyciszyło swoją krytykę, ale wybory minęły, Trump został pokonany i progresywiści od razu podnieśli głowę, domagając się bardziej aktywnego realizowania ich postulatów i narzekając na to, że w gabinecie Bidena, bardzo zróżnicowanym pod względem płciowym, pod względem etnicznym i tak dalej, zabrakło zróżnicowania, jeżeli chodzi o poglądy polityczne i właśnie ci reprezentanci progresywni, lewicowi są niezadowoleni z tego, jak mało ich reprezentantów znalazło się ostatecznie w gabinecie Joe Bidena. Wywiązała się też dyskusja pomiędzy skrzydłami partii, tym bardziej centrowym i tym bardziej lewicowym, o to, kto w rzeczywistości odpowiada za słabszy wynik demokratów w wyborach do kongresu. Ci bardziej centrowi, elita partii na czele z Nancy Pelosi, mówią, że wszystko przez to, że właśnie ci lewicowi i progresywni zbyt głośno podnosili te progresywne postulaty, które są nieakceptowalne dla większości Amerykanów. Progresywna część partii demokratycznej odpowiada, że to oni zdobywali większe poparcie i pewniej wygrywali w swoich okręgach, a to ta mainstreamowa elita bardziej centrowych demokratów jest już passé i to ona generowała te gorsze wyniki, więc również na zapleczu Bidena jest niespokojnie. Nowy rok może więc przynieść pierwsze rozczarowanie prezydenturą Joe Bidena. Nie dlatego, że Biden ma być jakimś wyjątkowo złym prezydentem. Tego jeszcze nie wiemy. Być może całkiem dobrze poradzi sobie z tymi bezprecedensowymi wyzwaniami, które przed nim staną. Chodzi raczej o to, że właśnie na niego spadnie społeczna frustracja ze względu na rosnące koszty pandemii, a tego uniknąć się nie da. Tego rodzaju frustracja zawsze spada na tego, kto aktualnie rządzi. A z drugiej strony część jego wyborców może odkryć z niezadowoleniem, że pokonanie Donalda Trumpa nie było lekiem na całe zło, choć być może w czasie kampanii wyborczej tak się właśnie wydawało. A skoro już o rozczarowaniach obozu liberalnego mówimy, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie, to chyba warto powiedzieć o jeszcze jednym potencjalnym rozczarowaniu, które może się wkrótce zmaterializować. Tuż po przegranej Donalda Trumpa pojawiło się sporo optymistycznych komentarzy mówiących o tym, że
populizm jest w odwrocie. Że politycy i ugrupowania reprezentujące ten nurt mają zauważalnie gorsze wyniki wyborcze, że na skutek pandemii wzrosło zaufanie do starych, stabilnych partii, jak chociażby dla CDU w Niemczech, że Brexit był widowiskiem wyjątkowo przykrym do oglądania, no i wreszcie przegrał Donald Trump. Pierwsze tygodnie po zwycięstwie Bidena to właściwie restauracja liberalnego ładu. Biden sam mówił o tym, że Ameryka wróciła, zapowiadał powrót do multilateralnego sposobu prowadzenia relacji międzynarodowych, większą aktywność w instytucjach międzynarodowych, odnowienie sojuszy, przywracał też na stanowiska w administracji rządowej ludzi, którzy byli tam za czasów Baracka Obamy i w ogóle lał miód na serca tych, którzy chcieliby, żeby znowu było tak, jak było. Niestety ci, którzy uważali na historię, pamiętają, że restauracje, jak chociażby restauracje monarchii francuskiej, nie zawsze były zjawiskami wyjątkowo trwałymi i nie inaczej może być z tą liberalną restauracją za czasów Joe Bidena. Na gruncie amerykańskim wystarczającym sygnałem ostrzegawczym może być wyborczy wynik Donalda Trumpa. Otóż Trump zdobył więcej głosów niż w 2016 roku, a to oznacza, że wszystkie publikacje na jego temat, kolejne afery, impeachment, wszystkie możliwe zarzuty, jakie były mu stawiane przez obóz demokratyczny, nie przyniosły rezultatu. To zresztą widać nawet po tym, że obecnie znaczna część republikanów w Kongresie planuje poprzeć jego twierdzenia o tym, że wybory zostały ukradzione bądź sfałszowane podczas liczenia głosów elektorskich i to mimo tego, że te zarzuty zostały de facto wielokrotnie skompromitowane, w tym również przed sądami. To wszystko świadczy o tym, że trumpizm wcale nie odszedł i wciąż jeszcze łatwo może wrócić. Ale chodzi nie tylko o Stany Zjednoczone. Można spodziewać się odrodzenia populizmu na o wiele szerszą skalę, biorąc pod uwagę te czynniki, o których mówiłem na początku tego filmu, czyli przedłużającą się pandemię, kłopoty gospodarcze, coraz mniej chętnie przyjmowane przez obywateli konieczne restrykcje, czy chociażby rosnący sprzeciw wobec szczepień, no i wreszcie często nieudolne reakcje rządów na kolejne problemy. Wszystko to może doprowadzić do takiego efektu. Oczywiście można prowadzić długą debatę na temat tego, czym jest populizm i kto właściwie jest populistą, a kto nim nie jest, ale na potrzeby tego wywodu możemy przyjąć, że chodzi nam o takich polityków i takie ugrupowania, które swój mandat do radykalnych zmian wywodzą z woli ludu i przeciwstawiają te swoje radykalne reformy skompromitowanym elitom, jakiemuś fałszywemu establishmentowi, który rządzi wbrew woli narodu. Dodatkowo chodzi o ugrupowania, które przedstawiają proste recepty na bardzo skomplikowane problemy. Na przykład wystarczy zbudować mur i wszystko będzie dobrze. Jeżeli tak rozumiemy populizm, to wydaje się, że idą złote czasy dla takiej politycznej metody. To oczywiście nie od razu musi się przełożyć na wyniki wyborcze, zwłaszcza, że w 2021 roku nie wszędzie odbędą się wybory, chociaż warto na przykład obserwować, jaki będzie wynik Herta Wildersa w wyborach w Holandii. Natomiast presja ze strony ugrupowań populistycznych może się przełożyć na to, co będzie się działo na ulicach. Gdzieś w pierwszej połowie poprzedniego roku nagrałem taki film o tym, w jaki sposób pandemia wzmocni uliczne protesty tuż po tym, jak zakończą się lockdowny. Mówiłem o tym, że ponieważ ludzie zostali zamknięci w domach, pozbawieni normalnych społecznych relacji, utrzymywani w sytuacji trwałej niepewności, to będą chcieli wychodzić na ulicę i protestować z różnych powodów, ale ze zwiększoną intensywnością. Ta prognoza sprawdziła się chociażby w Stanach Zjednoczonych podczas protestów po śmierci George'a Floyda, ale też w Polsce w związku ze strajkiem kobiet. Obydwa te ruchy protestacyjne dotyczyły kwestii, które już wcześniej budziły wzburzenie i powodowało protesty, natomiast skala tych protestów pozwala domniemywać, że również element odreagowywania covidowej rzeczywistości miał tutaj miejsce, co oczywiście nie umniejsza szczerości intencji tych, którzy brali udział w obydwu protestach. Tego rodzaju manifestacji i wzmożonych protestów z całą pewnością możemy zobaczyć więcej w 2021 roku. Ale w nadchodzącym roku burzliwie może być nie tylko na ulicach. 2021 rok może również oznaczać większe napięcie w relacjach międzynarodowych, a to chociażby dlatego, że będzie dokładnie stulecie partii komunistycznej w Chinach.
Z tego powodu oczywiście odbędą się nie tylko huczne obchody i będzie to nie tylko okazja do snucia upiększonej historii komunistycznych Chin, bo nie spodziewałbym się za wiele o rewolucji kulturalnej, wielkim skoku naprzód czy placu Tiananmen. Natomiast będzie to również okazja dla Pekinu na domknięcie pewnych kwestii, a mówiąc pewne kwestie, mam na myśli przede wszystkim Tajwan. W zeszłym roku Pekin wykorzystał pandemiczną sytuację, by właściwie podporządkować sobie Hongkong. Ze względu na pandemię państwa na świecie były zajęte zupełnie innymi tematami i przeszło to właściwie bez większej reakcji. Jednak Tajwan to inna historia. Jak mówiłem w jednym z klubotygodników poświęconym nowej zimnej wojnie, kwestia Tajwanu może tak naprawdę zdefiniować przyszłość relacji amerykańsko-chińskich, a to ze względu na to, że Chiny od dawna mówią głośno o tym, że zamierzają sobie Tajwan podporządkować, a ostatnio nawet coraz wyraźniej sugerują, że mogą to zrobić na drodze zbrojnej. Z drugiej strony Stany Zjednoczone nie kryją swojego poparcia i chociażby w tym roku wysyłały do Tajpej bardzo wysoko postawionych urzędników amerykańskich, co miało miejsce po raz pierwszy od wielu lat. Dla Chin taka próba podporządkowania sobie Tajwanu może być sprawdzianem przed krajową publicznością. Dla Stanów Zjednoczonych utrzymanie niezależności Tajwanu to z kolei będzie sprawdzian przed amerykańskimi sojusznikami w regionie, którzy bacznie przyglądają się temu, co się dzieje i z pewnym niepokojem myślą o momencie, kiedy trzeba będzie przetestować chęć Waszyngtonu do obrony ich interesów. W związku z tym szykuje się naprawdę niebezpieczna rozgrywka, która może się zakończyć nawet militarną konfrontacją i w związku z tym wydaje się, że te prognozy, które snuli niektórzy, że po zmianie władzy w Białym Domu dojdzie do jakiegoś złagodzenia kursu Stanów Zjednoczonych wobec Chin, mogą się okazać nietrafione. Jednak Morze Południowochińskie to nie jedyny obszar, gdzie w 2021 roku mogą paść strzały. Dosłownie w ostatnich dniach pojawiły się ukraińskie doniesienia o tym, że rosyjskie wojska mogą się już wkrótce znaleźć w obwodzie chersońskim. Wszystko ze względu na dostawy wody na Krym, wody pitnej oczywiście. Przed 2014 roku i przed aneksją tego obszaru przez Rosję 85% wody pitnej trafiało na Krym z terytorium Ukrainy. Oczywiście po aneksji to się skończyło i teraz Rosjanie mają ogromny problem, by tę wodę pitną na Krym dostarczyć i stąd być może potencjalna militarna interwencja. Rosjanie zresztą w ostatnim czasie pokazali, że nie tylko w świecie rzeczywistym planują oddawać strzały, ale również w cyberprzestrzeni. Mieliśmy pod koniec grudnia do czynienia z ogromnym atakiem hakerskim na wiele firm w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje, że na jakieś złagodzenie postępowania Władimira Putina w najbliższej przyszłości nie ma co liczyć. Taką listę zagrożeń, które mogą nadejść w nadchodzącym roku, można oczywiście kontynuować w nieskończoność. Ja zaproponowałem krótką listę tych, które uważam za najważniejsze, czyli przedłużająca się pandemia i jej konsekwencje, zmiany polityczne i turbulencje gospodarcze w najpotężniejszym państwie świata, możliwe odrodzenie się populizmów oraz uliczne protesty, wreszcie możliwe napięcia na arenie międzynarodowej. Oczywiście to nie wyczerpuje całej listy, można tu mówić o innych zagrożeniach z perspektywy Polski. Czymś naprawdę godnym obserwowania będzie zmiana polityczna w Niemczech, gdzie powoli dobiegają końca rządy Angeli Merkel, a w nadchodzących wyborach parlamentarnych mogą zwyciężyć Zieloni. Ale przedstawiając ostatnie, piąte już zagrożenie, chciałbym powiedzieć o czymś innym niż polityka europejska czy polityka światowa, o czymś innym niż wybory czy protesty, czy jakakolwiek forma przemocy, czy to ulicznej, czy też wojskowej. Ostatnie zagrożenie po prostu jest nieznane. Jeśli czegoś nauczył nas rok 2020, to z całą pewnością ostrożności w prognozowaniu i pewnej pokory wobec własnej niewiedzy. No bo gdybym nagrywał ten film dokładnie rok temu, to przyznam szczerze, do głowy by mi nie przyszło, żeby doradzać wam gromadzenie makaronu i papieru toaletowego gdzieś w okolicach marca. No a przecież wszyscy wiemy, jak się skończyło. I dlatego trzeba być ostrożnym. 2021 rok również może nas jeszcze zaskoczyć. I z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Was zachęcam oczywiście do komentowania. W komentarzach wskazujcie, co waszym zdaniem może wydarzyć się w nadchodzącym roku, bo tak jak powiedziałem, ta lista z całą pewnością nie jest pełna i być może coś dostrzegliście, co ja dzisiaj pominąłem. Zachęcam was oczywiście również do subskrybowania naszego kanału, tak byście nie opuścili żadnego filmu mojego, ale też Piotra Trudnowskiego, który na tym kanale komentuje sprawy
polskie. Zachęcam też do zajrzenia na stronę Klubu Jagiellońskiego, a także do śledzenia mojego podcastu, o którym wspominałem już wcześniej. No i oczywiście do zobaczenia już wkrótce.